Czy orkowie w mitologii Tolkiena to kanibale? W sensie, czy jednym z ich głównych sposobów na odżywianie się był właśnie kanibalizm? Pytanie to zadałem sobie kilka lat temu przy okazji pracowania nad materiałem odnośnie tego, co jedli orkowie, a raczej jak Saruman albo Sauron byli w stanie ich wykarmić. Zachęcam do obejrzenia, jak nie znacie tego materiału. A jednym z punktów, jaki tam podałem, tyczący się właśnie tego, co orkowie jedli, no to właśnie kanibalizm. Jednak czy na pewno możemy tak założyć? Najczęściej mamy przed oczami obraz Uruk-hai z filmu Petera Jacksona, a przypominam, że podczas czytania książki nie mieliśmy takiej sceny, gdzie wygłodniali orkowie rzucaliby się na swojego martwego współziomka. Myślę, że najlepiej będzie, jak rozpocznę od drobnych fragmentów tekstu wskazujących na to, że Tolkien mógł jednak spoglądać na orków właśnie w ten konkretny sposób, że ci byliby zdolni do aktów kanibalistycznych. Filmowe dwie wieże, właśnie przed chwilą przeze mnie wspomniane, pokazały to dosłownie, jak orkowie zjadają się wzajemnie. Natomiast w książce kanibalizm jest poniekąd sugerowany. Gdy Merry i Pippin są więźniami orków, to Ugluk, przywódca grupy Uruk-hai, wykłóca się z orkiem Grishnakiem od Saurona z Mordoru. To my, Uruk-hai, jesteśmy orki bojowe. To my zabiliśmy wielkiego wojownika. To my wzięliśmy jeńców. My, sługi Sarumana Mądrego, białej ręki, który nas karmi ludzkim mięsem. My wyszliśmy z Isengardu, żeby was tu przyprowadzić i my powiedziemy was z powrotem tą drogą, którą sami wybierzemy. Ja wam to mówię, Ugluk. Za wiele mówisz, Ugluku, zadrwił Nikczemny. Wątpię, czy to spodoba się w Lugburzu. Możliwe też, że ktoś będzie ciekawy, skąd ci przyszły do łba te osobliwe myśli. Czy może Saruman ci je podszepnął? Za kogo on się uważa, że chce rządzić po swojemu? I w oczy kłuje tym swoim plugawym białym godłem? Może w Lugburzu uwierzą mnie, Grishnakowi, zaufanemu wysłannikowi, gdy powiem... Saruman to głupiec, a co gorsza, podły zdrajca. Ale wielkie oko pilnuje Sarumana. Świntuchami nas nazwał ten gnojek, ten pachoł małego plugawego czarodzieja. Powiadam wam, biała ręka nieludzkim, a orkowym mięsem tych łajdaków w pasie. Nie jest to według mnie jakieś mocne potwierdzenie tego, że orkowie mogli się wzajemnie zjadać, ale daje nam to dosyć dużo do zrozumienia, że skoro Grishnak takich słów użył, to raczej nie było to coś, w co trudno uwierzyć. Również ten skromny fragment z Hobbita może nieco rzucić światła na ten temat. Obawiam się, że po raz ostatni wówczas krasnoludy oglądały swoje dzielne, małe kuce, a między nimi ślicznego, krzepkiego siwka, którego Elrond pożyczył Gandalfowi, ponieważ jego wierzchowiec nie nadawał się na górskie ścieżki. Gobliny bowiem jadają koninę, kuce i osły. Jedzą zresztą także o wiele gorsze rzeczy i stale są głodne. Hobbit jako książka dla dzieci, no wskazywać to może po prostu na jakieś gorsze i mniej smaczne rzeczy niż na przykład konina. Ale jak spojrzymy na to z innego punktu widzenia, takiego bardziej może doliżalszego, to możliwe, że faktycznie ten krótki fragment również możemy podciągnąć pod tę teorię, że orkowie, gobliny to kanibale. Tolkien chciał ukazać orków jako istoty, które nie mają żadnych etycznych barier ani moralnych ograniczeń. Ich działania są napędzane przez nienawiść, przemoc i chęć zniszczenia ze względu na to, że ich zrobienie polegało na ogromnej nienawiści do dzieci Iluvatara i za sprawą przemocy i zdeprawowania Morgoth i Sauron robili orków. Tolkien chciał ukazać ich jako przeciwieństwo do ludzi i elfów, a zarazem chciał, żeby były pewnym wyznacznikiem upadku, takiego zgorszenia. I jeżeli właśnie będziemy spoglądać na to tylko i wyłącznie w ten sposób, to kanibalizm staje się aktem, który idealnie wpisuje się w naturę orków, którzy nie mieliby szacunku ani dla innych, ani dla swoich własnych towarzyszy. A ten akt pożerania siebie wzajemnie jest chyba największym, czy raczej najgłębszym z możliwych pokazów zdeprowowania i zła, jakie Morgoth rozprzestrzenił. Środowisko, w jakim orkowie zamieszkiwali, bo raczej jakie najczęściej zamieszkiwali, nie było obfite zwykle w jedzenie. Czytamy, że przebywali w górach mglistych, w górach szarych czy w Mordorze i rzuca nam się w oczy to, że zamieszkiwali często odizolowane miejsca i niemalże zawsze było to coś pod ziemią.
A w takich warunkach dostęp do jedzenia może być bardzo mocno ograniczony, co zmuszałoby ich właśnie do podejmowania tych drastycznych kroków i nawet w krytycznych sytuacjach zjadania siebie wzajemnie. Ich cała, jakby to nazwać, społeczność oparta jest na sile. Jeżeli jakiś ork jest wielki i silny, to jest on w stanie dominować i wzbudzać strach w innych orkach, a im więcej strachu wzbudzi, tym bardziej będzie postrzegany jako lider. Więc przy tak mało skomplikowanych strukturach moralnych, jakie orkowie wytworzyli, no kanibalizm byłby jak najbardziej akceptowalny i możliwe, że nawet oczekiwany w niektórych momentach, zwłaszcza jak wspomniałem wcześniej o tym nigdy niezaspokojonym głodzie. Tylko czy aby na pewno tak powinniśmy spoglądać na orków? Owszem, reprezentowali oni coś złego, ale w słowach biała ręka nieludzkim, a orkowym mięsem tych łajdaków pasie odnajduje nie tyle potwierdzenie takiej teorii, a wręcz jej zaprzeczenie. Zupełnie tak, jakby Griśnak miał wtedy na myśli, może i jesteście więksi, może i wy złapaliście niziołków, ale nas nie karmi się mięsem innych orków, bo to haniebne. Więc tu trzeba by rozgraniczyć sobie, jacy orkowie dokładnie mogliby coś takiego zrobić, w sensie akt kanibalizmu. Uruk-hai Sarumana, jak najbardziej, byli oni chyba najbardziej brutalną formą orków, jaka człapała po śródziemiu. Takie bezwzględne maszyny do zabijania, wyhodowane właśnie tylko po to, by siać zniszczenie. Zatem komentarz Griśnaka bardzo trafny. Na początku zadałem pytanie, czy tacy orkowie celowo jedliby innych orków, na przykład napadali na inną bandę i po prostu ich zjadali. I właśnie Uruk-hai z Isengardu, jak mi się wydaje, mogliby coś takiego robić, ale czy inni orkowie byliby do tego skłonni? W ich, no kolokwialnie to brzmi, społeczeństwie, życie nie ma dużej wartości. Orkowie zabijają i są zabijani i nie robią sobie z tego jakiegoś większego problemu. Jeżeli więc popatrzymy na to w ten sposób i przypomnimy sobie na przykład moment, w którym orkowie pokłócili się w wieży Kirith Ungol i po prostu pozabijali się, no to ten kanibalizm nie wydaje się szczególnie czymś mocno oderwanym od kontekstu, skoro no, orkowie wykorzystywaliby każdą część swojego ciała, by móc zadawać rany, więc gryzienie i pożeranie byłoby ich naturalnym przedłużeniem ich brutalnej egzystencji. Orkowie mają jawić się nam jako istoty kompletnie pozbawione jakby hamulców moralnych, ale często też odbieramy ich jako smutnych, zagubionych i porzuconych przez wszystko, co ich otacza. Ich główny powód istnienia jest smutny i myślę, że Tolkien też próbował to przedstawić w swoich książkach, ale mimo wszystko trzeba na nich spoglądać bardziej jak na bestie niż cywilizowane i ułożone istoty, ponieważ często mają kompletny brak szacunku do życia innych istot, w tym właśnie własnych towarzyszy. Zatem czy według mnie po tym wszystkim orkowie ze Śródziemia mogli być kanibalami? Myślę, że jak najbardziej mogli. Nieważne jak mocno zaczniemy zastanawiać nad próbą humanizowania, czy jakby to lepiej nazwać, nad próbą przedstawienia ich w bardziej łagodnym świetle, nad eufemizmem orków przez Tolkiena, mam wrażenie, że właśnie próbował on ukazać nam pewnego rodzaju smutek w życiu orków i nie chciałbyśmy ich skreślali, żebyśmy wiedzieli, że ci orkowie kiedyś byli dobrzy, albo raczej, że oni mogą być w jakiś sposób dobrzy. Jego próby przepisania początków historii orków z istot zrodzonych niczym golemy z błota, gliny i żużlu, przez zmienionych elfów, istoty już istniejące na Ardzie, ale zmienione przez Morgotha, po ich początki z ludzi, z drugich dzieci Ilúvatara, ponieważ uznał, że elfy są zbyt szlachetne i za mocno połączone z Ardą, by skazać ich na los orków. Jedyną społeczność orków, jaką znamy, to ta przedstawiona w Hobbicie, w Górach Mglistych. Tamto mieli miasto, Goblin Town i swojego króla. Ale uważam, że przywoływanie Hobbita w kontekście takiego pytania jest trochę nie na miejscu jednak. Orkowie jako destruktywna siła, mając swoje korzenie w dzieciach Ilúvatara, to musieli odzwierciedlać ich najgorsze cechy. I jeżeli spojrzymy na naszą historię, bardzo często spotykamy się z różnymi ludami, ludojadami, więc musimy założyć, że orkowie również mieli takie plemiona albo grupy orków, którzy po prostu pożerali innych orków i w ten sposób zaznaczali swoją dominację nad danym obszarem. W ostateczności oczywiście, będąc przyparci do muru i nie mając innych perspektyw do niczego innego niż zjedzenie swojego współziomka, to oczywiście orkowie na pewno zjadaliby siebie wtedy wzajemnie, bo również w przypadkach naszej historii no, mamy wiele takich momentów, gdzie ludzie chociażby w obleganym zamku albo jako rozbitkowie zjadali swoich martwych kolegów i koleżanki. W
Wtedy orkowie jako taka jedna wielka grupa mogliby stać się tymi kanibalami, ale na pewno jakiś mały procent ich na pewno już taki był. Ale jeżeli nie byli zdesperowani, to pewnie wybierali w pierwszej kolejności jakiś inny rodzaj pożywienia. A jak wy uważacie? Czy przedstawione wytłumaczenie trafia do was? Czy może raczej skłaniacie się ku temu, że orkowie jednak nie zjadali siebie wzajemnie, bowiem jakaś wewnętrzna siła ich przed tym broniła? Dajcie znać w komentarzach, a ja się żegnam. Do usłyszenia już wkrótce.